że jest to praca ogromnie ciężka. Dla mnie bardzo ciężko jest występować tutaj. Także każdy do czegoś jest stworzony, tak jak pani Kinga teraz. A do czego pani jest stworzona? Niech mi pani powie. I na czym polega pani praca? Ja jestem pracownikiem socjalnym, także moja praca polega na głównie znajdowaniu dróg, którymi panie mogą podążać wspólnie z paniami, wspieranie. Oczywiście staramy się tak samo w wszelkich sprawach urzędowych panie wspierać, w sprawach prawnych, lekarskich. Czasem pilnujemy też tak grafików pań. Nie wiem, jak to jeszcze określić, bo od zawsze, tak? Do tego chyba trzeba być stworzonym, żeby chcieć pracować z ludźmi. Tak, czuję pani pewne satysfakcję z tego powodu jakoś. Więcej niż grywanie w innym zawodzie, gdzie indziej. A pani jest z zawodu, przepraszam. Pracownikiem socjalnym, tak, ja ukończyłam studia w wydziale właśnie polityki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pracy socjalnej, także jestem pracownikiem socjalnym. No tak, tak. Pani Hingo, chciałbym panią zapytać, jak był w tym domu matki dziecka? No przecież pani miała dwoje dzieci, niezależnie od wszystkiego. Musiała pani zarabiać. Zarabiała pani wtedy pieniążki, czy szukała pani pracy? Jak to wyglądało dalej? W ośrodku domów, rozumiem, tak? Tak. Wtedy jeszcze nie dopracowałam. Ale nie, ja mówię o domu samotnej matki i dziecka. A tam, gdzie pani rozpoczęła poszukiwanie swojego miejsca, ułożenie sobie na nowo życia, prawda? Miała pani jakąś perspektywę w swojej wyobraźni, co pani będzie chciała robić, jak pani widzi dalszą swoją przyszłość, na przyszłym środku nie przebywa się całe życie. No tak. To znaczy, ja tak naprawdę dopiero teraz zaczynam, po roku, gdzie już mam jakiś kawałek swojego życia przepracowany. Wiem, jak powinnam zachowywać się w jakiej sytuacji. Uczę sobie radzić ze stresem, nie mam z tym już większych problemów, więc tak naprawdę dopiero teraz zaczynam swoją karierę zawodową. Właśnie w postaci tego szkolenia. Gdzieś tam w perspektywie mam staż i pracę później w tym zawodzie. Mam nadzieję, że się uda. Czy współmieszkanki pomagają pani? Mówię, czy istnieje jakaś więź między państwem ośrodków, że jedni pomagacie drugim, gdy wyciągacie rękę, na przykład powiedziała pani przed chwilą, że miał kto zostać z dziećmi i wtedy, kiedy pani jest obecna z nami, jak to bywa? To jest... Że wszystko to jest można wyśledzić, gdzie, za którymi drzwiami naprawdę jaka butelka się długo, stoi. Ale ja to chodziłam na kawę. Ufamy sobie i dużo ze sobą rozmawiamy. Może dlatego, że nie miały państwo podobne przejścia. Myślę, że to również jest jakiś tam łączący. Wszystkie mamy dzieci i te dzieci tak naprawdę mają jedną mamę, ale masę cioć, więc ufają wszystkie sobie i to pomaga. To służy właśnie ku wyjściu na prostą. Część dziewczyn, która już nie jest pracowcem, są we własnych mieszkaniach, nadal utrzymują z nami kontakt, nadal sobie pomagamy. Tak się wszystko to, co robi, patrzy się na nas i widzi siebie jak w lusterku. Czyli, że my jesteśmy lusterkiem dla niego. Proszę nam coś więcej powiedzieć o działalności całej tej grupy państwa. To jakby mówi o sobie, bo widzi siebie w lusterku. Moniko, przepraszam. My jesteśmy lusterkiem. Tak. No tak jak wcześniej powiedziałam, ośrodek domu jest jedną z placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Prowadzi także pogotowie interwencji społecznej. Jest to punkt, gdzie osoby bezdomne korzystają z pomocy interwencyjnej, aczkolwiek nie schroniskowej, to nie jest pracownia. Tam jest jedynie punkt, gdzie osoba bezdomna może zostać poinformowana, co, gdzie, jak załatwić, poinstruowana. Mamy streetworkerów, którzy oczywiście wyszukują, informują, kontaktują się z placówkami. Kolejnym ośrodkiem właśnie jest ośrodek dom, który jest na 21 miejsc. Teraz na pani, tam może mieszkać 21 kobiet i kobiet z dziećmi. Przyjęcia do ośrodka są interwencyjne, bez skierowania. Naprawdę panie nie załatwiają kupy formalności. Tylko przychodzą tam, gdzie szybko i pewnie dostaną pomoc. I tak jak właśnie pani wcześniej powiedziała, kolejnym krokiem w wychodzeniu z problemów swoich jest ośrodek ETS-u, który w tym momencie jest ponad 130 miejsc, tak mieszkalnych. Tam oczywiście panie są kierowane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, to się wiąże oczywiście z formalnościami, ale panie to robią, będąc czy u nas, czy w innych ośrodkach. Jak długo trwa pobyt?
małpi, jak ja bym ci te SMS-y zaczęła pisać, to normalnie kupa śmiechu. Pobyt interwencyjny trwa 2 tygodnie. W tym czasie musimy się rozeznać w sytuacji pani i załatwić bardzo naglące sprawy, takie jak na przykład zbliżania się tak do dzieci czy do mamy. Partnera, zabezpieczenie tego, czy pani ma za co żyć, dowiedzenie się takich rzeczy najważniejszych, gorących, pilnych. Następnie on może zostać przedłużony do 3 miesięcy, a po skonsultowaniu sprawy z ośrodkiem pomocy społecznej lokalnym prawidłownie do 2 roku. To jest maksymalny okres pobytu u nas w ośrodku. Tak. I przez ten okres wydaje się załatwić wszystkie sprawy. Bardzo dużo spraw. Bardzo dużo spraw. Bardzo często sprawy alimentacyjne. Jeżeli panie odchodzą od partnerów i panowie nie planują zabezpieczyć tak jakoś w związku dzieci. Te sprawy, sprawy rozwodowe, sprawy właśnie związane z przemocą, terapia, pierwsze kursy, kursy właśnie warsztaty, umiejętności wychowawcze, to jest pierwszy kurs, jest grupa wsparcia dla osób przemocy. Są warsztaty dla dzieci. Dzieci także są zaopiekowane w czasie, kiedy mamy mają swoje zajęcia. To jest pierwszy gorący okres, kiedy rzeczywiście mają panie czas zbierać to wszystko. Tak, ale mija pół roku. To oni dają 1000 zł. No musi opuścić ośrodek, bo takie są przepisy. Ale jak nie ma dokąd wracać, to co się z taką osobą dzieje? Jak nie ma dokąd wracać? No, no, mają dzieci jeszcze no, jest, przy... Dlatego, skąpy, dlatego skąpy, pracujemy skąpy. Cały czas przez ten czas. Tak? Panie, tak samo, tak jak my. Panie nie są, nie wiem jak to inaczej określić, panie nie są sterowane przez nas. Panie są informowane, kiedy skończy się pobyt, jakie mają możliwości. Panie same też się orientują. Część z pań wynajmuje mieszkania, część z pań wynajmuje pokoje, niektóre idą do mieszkań treningowych, inne do właśnie ośrodka ETS-ia, a jeszcze inne do domu, rzeczywiście domu samotnej matki, które są prowadzone także na terenie niebezpiecznego. Podstawą wobec tego jest praca, bo ta praca daje jakiś zarobek, daje pieniądze, daje możliwość samodzielnego jak gdyby wychowania osoby. Różnie panie nie zawsze, to też ciężko jest powiedzieć, jeżeli przychodzi kobieta z dwójką maleńkich dzieci, ona nie ma możliwości podjęcia pracy w ciągu pół roku. Ona ma czas pozbierać się, doszkolić się, ponieważ też panie są konsultowane z doradcą zawodowym. Wtedy przynajmniej plan ramowy, a są miejsca, gdzie rzeczywiście później też... Można przeczekać. Można na spokojnie znaleźć, pozbierać się. To jest taka naprawdę ładna, wspaniała, cudowna ręka wyciągnięta. Tak, pani Kingo? Tak. Pani się czuje? Znaczy ja mam bardzo pozytywne wspomnienia i bardzo ciepło wspominam zarówno katrę, jak i mieszkanki oświetlane. I myślę, że długo ich nie zapomnę. Właśnie nawiązały się jakieś szczególne więzy między ludźmi, międzyludzkie. Tak. Ja... Pani, a pani w tej chwili przebywa w ośrodku, czy już nie przebywa? Nie, jestem w domu samotnym. Ale tą klarkę chce kupić. Ale... Wraca pani do swoich starych znajomych. Wracam, część pracowników również pracuje na ośrodku na Chlubnej. Tak, są bardzo mocno związane ze sobą ośrodki, więc ci ludzie się znają, często się mijamy na jakichś zebraniach. Mam przyjemność zobaczyć panią Agnieszkę, jak zebrania stowarzyszenia chyba są prowadzone na Chlubnej. Wtedy to jest śmiesznie wygląda, ale pani Agnieszka jest cudowną osobą, jest taką matką dla nas i jak widzimy ją gdzieś na korytarzu, to wszystkie matki, które przyleciały przez dom, wybiegają, żeby przynajmniej się przywitać, przytulić, porozmawiać. Także to jest coś może fajnego. Tak dzisiaj rozpoczyna nam się szczególny dzień. A potem drugie dzień Wigilii. No, ale wiesz, czy ale to była... pamiętacie panie, jedna i druga pani, bo przecież również przy organizacji Wigilii bierze się udział, prawda? Czy pamiętacie panie, jakieś wspomnienia wigilijne takie miłe, zajadające optymizm. No ja mam kupę z poprzednich świąt właśnie w pani Kinga, tak. Zbieraliśmy się wszyscy w największej ośrodkowej sali, która była mega ciasna. To była wigilia na ile osób, pani profesor? Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Tam było sporo na to było obecne. Mamy część mam, która już była na Chlubnej. Była zaproszona. Kilkadziesiąt osób, 2 razy tyle dzieci.
On ma może nie tyle socjalną, ile ZUS-u jakąś tam ma. I mimo wszystko było gorąco, było ciasno, było wesoło. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy, oglądaliśmy. Dzieciaki dostały wspaniałe prezenty, więc generalnie było bardzo super. I to chyba takie jedno z moich pierwszych, cieplejszych świąt, bo wcześniejszych raczej tak nie pamiętam dobrze, jak te kolędy były śpiewane. Były śpiewane. Mimo, że nie wszyscy mają dar do śpiewania. Nie ma. To jednak to ja wszyscy śpiewaliśmy i było zapomnienie. No i oczywiście opłatek. Także tak. Słuchaj, tu spotkałam na Ostrobramskiej kasiera z Tesco Extra. Ja mówię, że dlatego panią wywołuję do odpowiedzi, ponieważ przed, jest pewnie bardzo dużo przygotowań przed Wigilią. Ja mówię, zawsze, że zawsze, w każdym domu, tak mi się wydaje. Mówi, nie chcę panie, tu, bo gospodynie wiodą prym przygotowania do Wigilii. Oczywiście każda deklaruje, którą potrawę, którą najlepiej potrafi robi. Robimy zakupy wspólnie. My także przynosimy jakieś od siebie rzeczy. No i rzeczywiście jest już ciasno. Żabatki robią wspólne dania. Gromadzą się i tu jest cała kuchnia. To jest dom. To jest dom. Cały czas tak trzeba o tym przypominać. Także w domu gospodynie wiodą prym. Trzeba to tak nazwać. Tak, no jest rzeczywiście gwarno. A prezenty, zakupy robi się wcześniej. Ja bardzo lubię to też. Tutaj akurat musimy wspomnieć o wielu sponsorach, którzy rzeczywiście to są i osoby prywatne i firmy, które przynoszą takie rzeczy. Chwała im za to, że istnieją w ogóle. Tak, 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 tak. Proszę mi powiedzieć. Po swojemu i dwa litry octu kupiłam, Boże. Tylko zapłaciłam. Cieszę się pani z tego, że pani tam pracuje. Bo żebym zapłaciła 4, to miałam satysfakcję, że pani się spotyka z tymi ludźmi. Jak potem po latach wygląda spotkanie z ludźmi, którzy tym pani pomagała, które wyszły z problemu. Z tym się pani spotyka, ma pani takie przyjaźnie. Ciężko mi powiedzieć, jak po latach to wygląda, ponieważ nie pracuję aż wiele lat. Bardzo miło jest spotykać rzeczywiście klientki swoje, które się prowadziło po jakimś czasie, kiedy oczywiście one dzwonią, przychodzą, odwiedzają. I bardzo często wspominają, że tak szybko się nas nie pozbędziecie. To jest stały żart. Panie przychodzą rzeczywiście chociaż odwiedzić, chociaż porozmawiać sobie z nami, poinformować, co fajnego u nich się stało. To dobrze, to znaczy, że czują w Państwa działalności uparcie. To jest bardzo ważne. Daje to satysfakcję wielką. Co by Pani chciała powiedzieć Pani Kingo dla matek, które mają może niemiłą Wigilię teraz, bo niemiły dzień taki. Chciałaby pani zachęcić do tego, żeby... Na pewno chciałabym powiedzieć, że ale jak matka jego nie tak trzeba się bać. To przecież to też nie jest twoja. To wszystko, co jest nam nieznane, jest straszne i wydaje się, że jest bardzo wielkie i gdzieś tam nam dalekie, ale jest fajnie, jest ciepło, jest masa ciepłych, pozytywnych ludzi, którzy pomagają i być może to jest przystanek właśnie w dobrą stronę. To krótkie życzenie. Bardzo proszę. No tak, oczywiście. Spokoju przede wszystkim w te święta. Życzę wszystkim paniom, wszystkim matkom, wszystkim kobietom, mężczyznom też. I co? Wszystkiego najlepszego. A ja może bym chciała życzyć mamom przede wszystkim odwagi i takiej świadomej decyzji w kierunku poprawy swojej sytuacji. I ja dołączam się do pani życzeń. Życzę wszystkim spokojnych, wesołych, radosnych świąt. Chciałem przypomnieć, że gościliśmy dzisiaj w studiu panią Monikę Stolarską, która jest pracownikiem ośrodka dla ofiar pomocy, przemocy. Nic nie pokazywać żadnych papierów. I panią Kingę, które teraz pewnie na panią czekają. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Dobrze to powiedziałem. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest w pół pierwszej. Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia premier Beata Szydło złożyła życzenia wszystkim Polakom. Boże Narodzenie to czas, kiedy możemy zatrzymać się i skupić na tym, co najważniejsze, podkreśliła w krótkim nagraniu zamieszczonym na stronie kancelarii premier. Żeby świat wokół nas zmieniał się na lepsze. Dzieląc się płatkiem, wierzymy, że kiedy jesteśmy razem, wszystko dobrze się układa. Szanowni Państwo, niech ten świąteczny czas będzie pełen radości, wiary, uśmiechu, wzajemnej życzliwości. W zamieszczonym filmie szefowej polskiego rządu towarzyszą dzieci i młodzież z domu dziecka w Kętach. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił się z wnioskiem do premier Szydło o przyznanie rent synowi i żonie polskiego kierowcy, który zginął w Berlinie z rąk zamachowca. Szef polskiej dyplomacji wpisał się też do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie Niemiec w Warszawie, powiedziała rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Joanna Wajda. Ale takie towarzystwa, co pani po klatkach papierosy, to mnie wyjątkowo i pijaństwo nie interesowało. Dlatego też dziwię się w ogóle temu Waszczykowi, że on jest tak głupi i tak mnie spostrzega, że ktoś dochodzi na walety, ktoś kto lubi ładne rzeczy, nigdy nie będzie stał po klatkach, nigdy nie będzie pił alkoholu i przemocy, nigdy nie będzie pił alkoholu, a on mówię o tobie i o mnie jesteśmy pijaczkami. Za pośrednictwem serwisu internetowego GoFundMe dla rodziny Polaka zebrano dotąd prawie 118 tysięcy funtów. Zbiórkę zainicjował brytyjski kierowca tirów. 37-letni Łukasz Urban został zamordowany przez terrorystę.